Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Pamiętaj o zostawieniu suba oraz o kliknięciu w dzwoneczek, bo teraz nie wystarcza sam sub, żeby widzieć nowe filmy. Trzeba jeszcze obserwować kanał. YouTube się trochę zmienia. Dzięki i miłego oglądania. Siema. To jest film. Dobra, konkrety, konkrety. Nie będę dzisiaj grał żadną grę. I połowa ludzi, która oglądała, sobie poszła. Będzie kilka podpunktów. Meetup, przeszłość i przyszłość, albo teraźniejszość, jak kto woli. Krótko o jemie, meetupie. Było naprawdę fajnie, było fajnie was spotkać, było fajnie z wami pogadać, bo powiedzmy wykorzystując taki mały chaosik, który gdzieś tam czasami się zdarzał przy jakichś właśnie boksach, czy innych gdzieś tam sytuacjach, miałem okazję gdzieś tam chwilkę chociaż z wami porozmawiać, chociaż byliście bardzo, bardzo nieśmiali, no dobra, trochę to rozumiem, ale mimo wszystko bardzo fajnie było z wami gdzieś tam pogadać. Kilku chłopaków w ogóle nawet mnie zaprowadziło gdzieś tam, pamiętam, na halę, bo nie mogłem znaleźć tam jednego stanowiska, bo chciałem znaleźć Werteza i też mi pomogli, także bardzo fajnie, pozdrawiam was chłopaki serdecznie, jak to oglądacie, pozdrawiam ogólnie wszystkie osoby, które gdzieś tam się nie spotkałem, osoby, które mnie gdzieś tam nie spotkały, a były, nie przejmujcie się, gdzieś tam na pewno będzie jeszcze okazja spotkać, zobaczyć i w ogóle, osoby, które w ogóle nie były na meetupie, też się nie martwcie, naprawdę nie ma się czym załamywać, gdzieś na pewno będą w przyszłości jeszcze możliwości na jakichś różnych eventach i meetupach gdzieś tam spotkać, tak więc nie łamcie się, będzie dobrze, I promise. Kurde. Ogólnie sam meetup był dla mnie mega, mega pozytywną motywacją jakby do nagrywania. Tak mogę powiedzieć teraz to, co by większość twórców tak naprawdę powiedziała, ale prawda jest taka, że jednak po takich eventach, jeżeli się spotyka gdzieś tam osoby, które gdzieś tam właśnie was oglądają i widzicie z jaką, powiedzmy, radością do was idą, konwersują ze mną i w ogóle, no to naprawdę jest mega dla mnie fajna motywacja do dalszego nagrywania. I zawsze po takim evencie mam niesamowitego powera w ogóle do wszystkiego, co chcę zrobić. Mam tyle pomysłów, że po prostu stoję w miejscu, bo wiecie, im więcej jest pomysłów, tym człowiek po prostu nie wie od czego zacząć i stoi w miejscu. Ale myślę, że po tym filmie, ponieważ taki, powiedzmy, film po-eventowy powinien najpierw się moim zdaniem pojawić, taki, powiedzmy, podsumowujący i teraz można będzie śmiało zacząć dalej właśnie z nagrywaniem różnych gierek, symulatorów, filmów, live'ów i nie tylko, ale to za chwilkę wam powiem, wszystko wam wytłumaczę. Okej, podpunkt drugi. Było trochę filmów. Zbliżamy się w sumie do 1000 filmów, nawet po tym, że czasami tam, no kiedyś usuwałem troszkę filmów, co jakiś czas gdzieś tam researchuję i powiedzmy pozbywam się kilku materiałów gdzieś tam, bo to wiecie, takie stare czasy i w ogóle to nie zawsze wszystko się trzyma, ale zbliżamy się do 1000 filmów, więc trzeba by było na ten 1000 filmów coś tam kminić ewentualnie fajnego, bo to jednak jest jakieś tam, powiedzmy, osiągnięcie dodatkowe dla kanału, że jednak kurde 1000 filmów wrzuconych na kanał tak oficjalnie, myślę, że coś będę musiał z tym pokminić. Jeszcze dokładnie nie wiem co, ale coś pokminię. Możecie dawać pomysły w sumie w komentarzach. Zawsze fajna rzecz, bo jakby wspólnie tworzymy kanał i kawaii i słodki w ogóle, nie? Mam troszkę głos taki nierozruszany, bo powstałem niedawno. Mam taki radiowy głos. Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Zbliżamy się do 1000 filmów właśnie na tym kanale i będziemy to robić dalej i dalej i dalej. Potem do 2000, 3000, kornaż do starości, żartuję. No ale zobaczymy ile będę tworzył. Bo się nieraz tak pytaliście nawet w jakichś Q&A-ach, ile ty LG będziesz jeszcze nagrywał. Nie mam pojęcia, aż mi się znudzi. Albo wam się znudzi, ja się wam znudzę. Mam nadzieję, że nie. Zostaw łapkę w górę, please. Okej, podpunkt trzeci. Planuję kilka serii na kanale, między innymi na pewno będzie, powiedzmy, jakiś powrót Happy Wheelsa, ponieważ mimo wszystko dalej o niego prosicie i jestem miło zaskoczony, ponieważ myślałem, że już tej serii, powiedzmy, no mało kto będzie chciał oglądać, powiedzmy sobie szczerze, ale mimo wszystko widać, że bardzo dużo grono osób chce jednak tego Happy Wheelsa oglądać, więc postaram się zrobić wszystko, żeby jednak raz na tydzień, dwa jakiś odcineczek z Happy Wheelsa był wrzucany. Co do innych serii, powiedzmy, bo ta seria już była, to tylko takie będzie odświeżenie, ale planuję na pewno jakąś seryjkę z CS-a. I teraz tak, będzie hejt, boż ty nie umiesz grać, w ogóle nie nagrywasz CS-a, nie nadajesz się do CS-a. Spokojnie, mam niecałe 300 godzin rozegranych na koncie, mam rangę, zanim zapytacie, mam rangę Silvera 4, możecie się śmiać, możecie się nie śmiać, ja uważam, że to jest i tak guzik warte, bo osoba, która ma Silvera, może grać o wiele lepiej niż Gold, to osoba, która ma Golda, może grać o wiele gorzej niż Silver. Nie ma żadnego znaczenia. Tak czy siak,
po prostu chcę jakby pokazać, że można zrobić fajny odcinek, nie będąc jakimś proplayerem, można sobie fajnie pograć, czy gdzieś tam ze znajomymi, czy nawet może właśnie z widzami, bo planuję ewentualnie coś takiego zrobić, żeby zebrać powiedzmy 4 osoby, jakieś gdzieś tam widzów, którzy mieli podobne rangi i sobie po prostu pograć, bo nawet jeżeli się wtedy przegrywa, jest jakiś taki fajny, no fajny motyw po prostu, nie ma czegoś takiego w drużynie potem, o, bo ty słabo grasz, o, ty słabo grasz, coś tam, nie ma czegoś takiego, naprawdę można sobie śmiało wtedy fajnie pograć, porobić jaja i wtedy ten odcinek jest o wiele lepszy, tak więc coś takiego myślę, że na pewno będzie i po prostu pokażę wam w trochę inny sposób, czyli na przykład będzie jakiś może odcinek, nie wiem, trenowania na przykład, czyli po prostu, no nie wiem, łączę sobie kuźwa boty i sobie będę robił, ćwiczył, ale zanim to oczywiście będą live'y, właśnie, bo to właśnie chciałem, powinienem najpierw poruszyć, tak, ty LJ, nie mówisz po kolei, nieważne. Będą live'y na tym głównym kanale, ponieważ postanowiłem, że w sumie fajnie by było coś takiego zrobić, przede wszystkim chcę właśnie wskrzesić, powiedzmy, to za dużo powiedziane, ale po prostu powrót kurczaka asasyna i będziemy dobijać do setnego levela, mam tam bodajże 60 któryś, bo naprawdę po odcinku gdzieś tam expiłem ostro, strasznie mi się fajnie w to grało i pomyślałem sobie, kurde, odcinka już tak typowo odrobić nie muszę i nie chcę, to można by było faktycznie to zrobić na lewiku. Przy okazji bym mógł sobie z wami pogadać, prawda, poklikać i tam nie trzeba się jakoś super, super skupiać na tej grze. Dlatego myślę, coś takiego będzie. I właśnie ten wcześniej wspomniany CS również będzie na tych lewikach, ponieważ najpierw powiedzmy muszę się jakoś tak przełamać, żeby po prostu sobie pograć for fun, na live'ie, troszkę wam pokazać faktycznie, jak ja tam umiem grać, bo wiadomo, jeszcze podczas powiedzmy streama, nagrywania tych FPS-ów troszkę w grze jest mniej, trzeba się do tego też przyzwyczaić, także to różne pierdoły, które ja po prostu muszę powiedzmy przezwyciężyć i wtedy myślę, że będę mógł jakieś odcineczki robić. I tak się znajdą hejterzy i tak, to ja to się tym po prostu, no nie mogę się tym przejmować, ale mam nadzieję, że jednak odbiór mimo wszystko będzie całkiem okej, bo mimo wszystko prosiliście o tego CS-a. Osoby, które gdzieś tam widziały, jak grałem w CS-a na evencie, czy tam na tych różnych stoiskach, to powiedziała jednak, że wow, ty LJ w ogóle umiesz grać, ale co, przecież ty tylko w Minecrafta w ogóle... Co? Powiedzmy, zaskoczyłem ludzi i mam nadzieję, że nie jednego jeszcze z was zaskoczę. Tak więc ogólnie, jeżeli chodzi o same live'y, to będą one bardzo spontaniczne, nie będą jakoś super zapowiadane, poza oczywiście Snapchatem, ponieważ postanowiłem, że jednak faktycznie ten Snapchat u mnie nie jest jakoś super wykorzystywany na eventach, jak najbardziej. Jest tam powiedzmy około 2000 osób, gdzie to jest taka mała kropla w morzu tych osób, które gdzieś tam są na kanale. Dlatego tutaj gdzieś będziecie mieli tego duszka, którego możecie sobie zeskanować i znaleźć mnie z łatwością po prostu, bo miałem też sytuację na IM-ie, gdzie dziewczyna nawet nie była w stanie w ogóle znaleźć mojego konta, faktycznie wpisywaliśmy LJ.pl i w ogóle nic nie wyszukiwało, nie wiem o co chodzi, ale z duszka normalnie jak się zeskanowało, znalazło, więc jeżeli ktoś miał problem ze znalezieniem mnie na Snapchacie, to takiego duszka może sobie zeskanować i śmiało mnie znajdzie, ponieważ przed live'em będę gdzieś tam puszczał snapa, że elo, coś tam, nie wiem, za 10 minut, czy tam za 15 zaczynam live'a, wbijajcie i tak dalej, także myślę, że coś w tym stylu będę robił, to krzesło mi zaczyna skrzypieć, god damn it, to jestem za gruby. Tak więc na pewno będę właśnie na Snapchacie dawał znać o tym, kiedy będzie live i w ogóle, więc śledźcie, po prostu śledźcie, będzie fajnie. I ogólnie jeszcze ważne info do was, jeżeli chodzi o social media i tym podobne. Na Instagramie wbiliśmy niedawno 23 tysiące followersów. Jest już teraz ponad 23 tysiące followersów, co jest bardzo fajną liczbą. Uważam, że może nas być oczywiście jeszcze więcej, dlatego zapraszam was serdecznie na Instagrama. Instagram LJ.pl, gdzieś linka czy będzie, czy w opisie oczywiście będzie, gdzieś się może też będzie wyświetlało. Śmiało możecie zafollowować. Będę starał się wrzucać jak najlepsze zdjęcia tylko potrafię, a nie tylko takie, wiecie, selfie, bo jednak zauważyłem, że faktycznie fajnie wtedy też reagujecie na takie zdjęcia, bo wiadomo, są troszeczkę ciekawsze, takie inne i w ogóle dlatego się postaram, ale żebym ja się postarał, to i wy się musicie postarać, także wbijajcie na Instagrama i followujcie i będzie bardzo fajnie, wtedy na pewno się nie pokłócimy i te zdjęcia będę wrzucał, coraz lepsze, mam nadzieję. I to tyle. To działa to podobnie jak na YouTubie, tak? Im więcej łapek i więcej wyświetleń, tym ja po prostu więcej, bardziej się staram robić dalej coś w ogóle tak. W obie strony to działa, nie? Ja robię lepsze filmy, wy to lajkujecie. Wy to lajkujecie, robię lepsze filmy i tak w kółko Macieja. No i ja
jakoś to po prostu się kręci, no. To już chyba wszystko, co mogłem wam powiedzieć. Oczywiście rozgadałem się na, kurna, 15 minut, to jest nieistotne i tak będzie troszeczkę okrojony materiał. Co mogę wam jeszcze powiedzieć na sam koniec, to oczywiście, żebyście zostawili łapkę, co już wam mówiłem nieraz. I po tym etapie, jak już mówię, że już to wszystko, to już osoby wyłączają film. Dlatego, jak już wyłączyłeś film, to w sumie to niepotrzebnie w ogóle do ciebie gadam teraz, skoro wyłączyłeś film. Ale jeżeli tego filmu jeszcze nie wyłączyłeś, to bardzo ci serdecznie dziękuję, że go obejrzałeś oczywiście. Pozdrawiam cię serdecznie, kolego, koleżanko, nie wiem, nie chcę wymieniać imion, bo zaraz będzie, o tym zapomniałeś, dobra, to nie będę po imionach po prostu leciał. Każda dziewczyno, każdy chłopaku, po prostu pozdrawiam cię serdecznie i dziękuję za obejrzenie tego materiału. Facebook, Instagramy, to już nieważne, subskrypcja, bla, 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 dzwoneczek, te sprawy. Bicuś dla was ode mnie, trzymajcie się. I do następnych materiałów, gier, live'ów i wszystkiego, co mówiłem w tym materiale. Pa, pa.